panowie jest śledzenie, jak powstało przekonanie w różnych kręgach kulturowych i ze względu na krążenie idei odmienne w różnych częściach świata, przekonanie, co jest realne. Bo to jest oczywiście, to nie jest taka elegancka, powiedzmy, kompletna teoria, która potrafi uzasadnić to. I nawet problem polega na tym, że nie ma potrzeby uzasadniania, bo to się traktuje jako oczywiste. I wydaje mi się, że w tej chwili, ale konsekwencje stają się realne. I realne jest także ten moment, w którym w jakimś kręgu uznaje się, że ten proces wynikający z założeń ontologicznych nie zrealizował się i trzeba go zastąpić sztucznością. Ja może w innym momencie tej dyskusji powiem, że czymś takim był właśnie komunizm, bo on wynikał można powiedzieć z czegoś, co nazywam bizantyjskim nominalizmem, czyli z jednej strony taka ontologia hipostasy, przekonanie, że właściwe istnienie trzeba dopiero wydobyć, to ma zresztą korzenie we wschodnim chrześcijaństwie. Oczywiście, co jest właściwe, to pokazywał drugi wymiar tego nominalizmu, gnostycyzm. Przekonanie, że jest jakaś taka wiedza po prostu zobiektywizowana. I jeżeli się patrzy na historię komunizmu, to nawet taki marksizm uważał, że powiedzmy robotnicy przez konflikt wydobędzie się z nich tą istotę podmiotu historycznego, tak zwany proletariat. I komunizm, leninizm po prostu uznał, że to się nie udało, nie doszło do tego wydobycia i należy zastąpić przez powiedzmy awangardę czy tam aparat partyjny. I ta sztuczność, absolutna sztuczność dalej w tym języku wydobywania i tej obiektywnej wiedzy i przekonanie, że i uznanie w którymś momencie, że to prowadzi do pułapki. To jest zupełnie już właśnie w ramach tej konstrukcji pułapki pozoru, że system realny jest czymś innym niż się zakłada, czyli założenie, że substytucja, że ta biurokracja będzie działała tak samo jak ten podmiot zmitologizowany proletariat, doprowadziła do radykalnej zmiany, ale w tym samym języku. No właśnie, to i to są po prostu, to działa zupełnie inaczej. W ramach na przykład czegoś, co nazywam nominalizmem zachodnim, z kolei kluczowe było pojęcie korespondencji. To się zaczęło od franciszkanów XIII-wiecznych, dwie różne logiki, sfera języka, sfera procesów materialnych i po prostu szukanie korespondencji i ten moment teologiczny zmienił się w moment społeczny i różnica podstawowa między tymi dwoma kręgami jest taka, że na Zachodzie towarzyszyło temu silne postawienie problemu podmiotu od świętego Augustyna, ten sam obserwujący się podmiot. W kręgu tej ontologii bizantyjskiej podmiot nie istniał, istniała całość. I po prostu tutaj pewne decyzje, właśnie takie procesy kulturowe, które się nawarstwiały, traktowane, wybory subiektywne traktowane jako coś, co już obiektywnego, bezalternatywnego, naturalnego, tworzyły do dzisiaj, tworzą zupełnie inne po prostu konstrukty. Powiedzmy, system amerykański to jest taki wynik tej ontologii relacji. Kontrakt, który jako podstawa systemu i wolność stron jako warunek, ujęcie tego w prawo. Ten fundament, powiedzmy, amerykańskiego liberalizmu. Kiedy w nominalizmie pisał